Witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za cierpliwość. Witam na spotkaniu organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów. Naszymi gośćmi są Łukasz Orbitowski, pisarz, którego pewnie nie trzeba nikomu przedstawiać, znany jako twórca fantastyki i horrorów i nie tylko. Może teraz nawet bardziej i nie tylko, ale w dzisiejszej dyskusji powrócimy trochę do tych korzeni. Oraz Jacek Tabisz, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów i autor książki Nowy Humanizm w stronę nowego, wspaniałego świata bez ideologii. Ja się nazywam Kaja Bryks i jestem prezeską PSR-u. I spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o fantastyce, o tym, czy fantastyka ma jakieś punkty zbieżne z racjonalizmem, z ateizmem, tutaj obaj moi goście się deklarują jako ateiści, z humanizmem, o którym jest mowa w tej książce. Czy fantastyka jest takim nurtem literackim, który daje możliwość wprowadzania nowych świeckich wartości do takiego czytelniczego obiegu? Czy może wręcz jest to pewna cecha szczególna tego gatunku, z uwagi na to, że twórcy, szczególnie science fiction, wręcz koncentrują się na takich zagadnieniach jak tożsamość człowieka i właśnie nie tylko człowieka. Wychodzą dalej, patrzą w przyszłość, zastanawiają się, czy sztuczna inteligencja będzie tym samym, co człowiek kiedyś, czy też nie. Stawiają tego rodzaju filozoficzne pytania. Myślę, że te pytania nie są obce naszym gościom tutaj. Także oddaję Wam teraz głos. Może Jacku, mógłbyś zacząć od przybliżenia króciutko, o co chodzi w tym nowym humanizmie, bo pewnie nie wszyscy o nim słyszeli. I przejdziemy później do zagadnień związanych z fantastyką. Witam wszystkich serdecznie. Nowy humanizm, to jest też tytuł mojej książki, jest ideą, która zaczęła kiełkować w połowie XIX wieku, niezależnie w różnych miejscach, głównie w Europie. Myśmy badali ze stowarzyszeniem początki niemieckiego nowego humanizmu, które były bardzo wolnomyślicielskie, ale Belgowie mają jakby swoją historię, Francuzi mają swoją historię, Anglicy mają swoją historię. I o co chodziło w nowym humanizmie, o co w nim chodzi? Otóż w nowym humanizmie chodzi o to, że ja jestem zwolennikiem przynajmniej tezy, że jest to przedłużenie czy też kontynuacja dawnego humanizmu, czyli tego humanizmu z czasów Leonarda da Vinci, Michała Anioła, z czasów Jana Kochanowskiego, czyli wtedy była to epoka, kiedy człowiek wyszedł ze świata magii i znaku, że ze świata bardzo mocno teokratycznego, gdzie człowiek był jakby tylko takim podległym czcicielem wielkich symboli, wielkich bóstw, wielkich jakby znaków, i który to człowiek jako czciciel pogrążony w modlitwie tych wielkich znaków, uważał, że wszystko istnieje dzięki łasce boskiej, tudzież dzięki mocy boskiej i wszystko w jakimś sensie jest magią. Czyli można powiedzieć, że średniowiecze w jakimś sensie było światem fantazy. I nic dziwnego, że autorzy fantazy bardzo często umieszczają swoje światy w takim anturażu dosyć średniowiecznym, przypominającym epokę feudalną, znaną z historii Europy XIII, XII czy IX wieku. Myśliciele, humaniści, ludzie renesansu zerwali z tym światem w stronę świata, gdzie podmiotem jest też człowiek, gdzie ważne jest opisanie tego, jak wygląda świat, jak wygląda relacja człowieka z danym elementem świata, również Bogiem, bo większość ludzi renesansowych nie było ateistami, szkoda, no ale nie byli. Dlatego ważnym na przykład symbolem renesansu jest obraz z Kaplicy Sykstyńskiej, stworzenie człowieka, tudzież stworzenie Adama, gdzie Bóg Stwórca pokazany jako taki mocarny, stary, sędziwy mężczyzna, takim impulsem ożywia dłoń Adama, który jest bardzo podobny, tylko młodszy. Więc jest to jakby to takie przewartościowanie, że jednak człowiek nie jest już tylko i wyłącznie czcicielem magicznego świata, którego nie rozumie, ale co najwyżej, co najmniej partnerem swojego Stwórcy. Drugi humanizm, to bardzo w skrócie oczywiście, to jest ogromne opuszczenie to, co powiedziałem, ale chciałem po prostu odnieść się do tej tezy, że drugi humanizm zrywa z kolejnymi dogmatami, z kolejnymi rzeczami, które dawniej były uważane za pewniki.
i temu nowemu humanizmowi pomogły rzeczy, które są bliskie też naszemu stowarzyszeniu, Stowarzyszeniu Racjonalistów, czyli dwie rewolucje myślenia, dwie rewolucje postrzegania świata. Pierwsza rewolucja to była rewolucja oświeceniowa, czyli filozofowie, Wolter, pochwała rozsądku, pochwała rozumu, pochwała oświeceniowego spojrzenia na świat, spojrzenia pozbawionego fanatyzmu, dostrzegającego złożoność relacji rządzących światem i szukającego dobrostanu dla wszystkich ludzi. No z tymi poszukiwaniami dobrostanu dla wszystkich ludzi to różnie bywało, no bo rewolucja francuska, która była dzieckiem oświecenia, bardzo szybko zamieniła się w krwawą jatkę, ale też na przykład konstytucja Stanów Zjednoczonych, która też była jakby zainspirowana ideami oświecenia bardzo mocno, no doprowadziła do szczęśliwego happy endu, może nie dla wszystkich, ale jednak, jakim było powstanie wówczas pierwszego tak naprawdę demokratycznego w miarę społeczeństwa. No i drugim jakby wielkim krokiem w stronę nowego humanizmu była rewolucja naukowa. Rewolucja naukowa i technologiczna, gdzie mogliśmy sobie zacząć odpowiadać na pytanie my jako ludzie, my jako ludzkość, które zadał też Gauguin w swoim obrazie namalowanym na Haiti. Skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy, czy coś takiego, prawda? Czyli skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy, prawda? Kim w ogóle jesteśmy? No więc na to pytanie odpowiedział Darwin między innymi, pokazując, że nie wzięliśmy się z powietrza, że nie jesteśmy wyciętymi z planszy myślącymi istotami, a cała reszta jest dla nas tłem, tylko jesteśmy krewnymi psów, kotów, trawy, drzew, że po prostu nasze istnienie jest mocno powiązane z całym życiem na ziemi i nie był potrzebny do tego żaden Bóg, żebyśmy my się na tej ziemi stali. No i w tym momencie oczywiście z drugiej strony rewolucja naukowa pokazała nam też miejsce, gdzie żyjemy, czyli gigantyczny wszechświat, który wraz z nowymi odkryciami się rozszerzał. Na przykład no, Hubble bardzo mocno rozszerzył wszechświat, kiedy odkrył, że to, co uważano za mgławice w naszej galaktyce, to tak naprawdę są inne galaktyki liczące sobie po setki miliardów gwiazd i takich galaktyk, jak wiemy już dzisiaj, no jest 500 miliardów co najmniej w naszym wszechświecie. Tak można to oszacować, więc wszechświat jest gigantyczny. Więc z jednej strony poznaliśmy to, że człowiek nie wziął się znikąd, że nie potrzebował żadnego kreatora znikąd, który by przybył jakby spoza świata, żeby uczynić świadomą istotę, a z drugiej strony dowiedzieliśmy się, że żyjemy w ogromnej, niezmierzonej, przepasnej przestrzeni, pełnej tajemnic, chętnej, miejmy nadzieję, do jej odkrywania. No i myślę, że to zainspirowało zarówno nowych humanistów, jak i autorów literatury science fiction. Dziękuję, Jacku. Łukaszu, czy ty dostrzegasz w ogromie literatury fantastycznej i filmu wątki takie racjonalistyczne albo humanistyczne? Wiesz, ja, mi trudno, czy mnie w ogóle słychać? Słychać. Mi trudno tutaj wypowiadać się z jakąś stanowczą pewnością z tego względu, że nie jestem osobą, która by dogłębnie poznała ścieżki nowego humanizmu. Natomiast generalnie możemy podzielić świat fantastyki na ten obszar irracjonalny i ten obszar racjonalny. W obszarze irracjonalnym mieszczą się tacy ojcowie fantastyki, jak na przykład Tolkien albo Lewis, ten od Narnii. No to są ci autorzy, którzy sprzyjali mistyce i duchowości rozumianej w tym akurat wypadku w kontekście chrześcijaństwa. Znaczy ich fantastyczność, ich fantazja, choć inspirowana bardzo często pogaństwem, jak w przypadku Tolkiena, lokowała się w sensie jakiegoś ducha w wierze. I tutaj tego nie można zniwelować. Natomiast drugi prąd, silnie obecny, zwłaszcza w Ameryce, wiąże się po pierwsze z naukowym spojrzeniem na świat, który wyrażał się w gruncie rzeczy w tym, że bierzemy jakąś ideę wyciągniętą z nauki i sprawdzamy w ramach pewnego rodzaju ćwiczenia wyobraźni i konsekwencji. Jak to było w opowiadaniach Rania Bradbury na przykład i także u Dicka i wielu innych, ale
Jeżeli miałbym tak spojrzeć od strony idei, to dawniej, już nie teraz, fantastyka naukowa to nie było takie do końca przypadkowe słowo, podzielała ten optymizm nowego humanizmu, który prześwituje w książce Jacka. Mam na myśli tę wiarę, że kosmos stoi przed nami otworem i że człowiek dzięki technologii, dzięki rozwojowi nauki zdoła pokonać bariery, które go wiążą, zdoła pokonać barierę przestrzeni kosmicznej. Stąd cała ta, nie wiem, książki Izaaka Asimowa chociażby, albo jak się nazywał ten facet od powieści Obcy w obcym kraju. Teraz Hi, oczywiście, tak. Ta cała chociażby Wieczna Wojna Haldemana. Ta literatura czerpie, niezależnie od konfliktów, które tam się pojawiają, ma u swoich podstaw optymizm wynikający z perspektywy zdobycia kosmosu. To było bardzo żywe, że my ludzie tam pofruniemy. Że to się w jakiś sposób uda, co było wynikiem optymizmu kosmicznego z lat 50. i 60. i co zostało w jakiś sposób zweryfikowane tak naprawdę w wybuchu Challengera, no, tak mi się wydaje, w 86 roku. Natomiast drugi nurt, który jest nurtem chyba młodszym, zaczął rozkwitać po klęsce tego optymizmu kosmicznego, to są te wątki transhumanistyczne. Tutaj może tego słowa nie powinienem używać, bo ono bardziej zaciemnia, ale niż rozjaśnia, ale chodzi o przekształcenie się człowieka w coś. A to znaczy, z jednej strony mamy tę ideę sprzęgnięcia jednostki ludzkiej z kosmosem komputerowym. Nie polecieliśmy na cholerną Wenus, ale za to śmigamy sobie w cyberprzestrzeni. No i jest jeszcze ten wątek, jakby to powiedzieć, osobistego, jakby upgrade'owania siebie i przekształcenia się w cyborga, w maszynę. I to są te wszystkie dickowskie gadżety i tym podobne. Także wydaje mi się, że fantastyka naukowa jest ateistyczna ze swojej natury, w odróżnieniu od bardzo często religijnego fantazy. Natomiast niekoniecznie musi, zwłaszcza teraz, podzielać optymizm humanistyczny. Fantaści są bardzo często sceptyczni. To prawda. Nawet tak zastanawiałam się przed tym spotkaniem, no choćby jeśli weźmiemy Lema, który mieszkał w tym pięknym mieście, w którym się teraz znajdujemy i który jest naprawdę wspaniałym pisarzem i jednym z najbardziej poczytnych polskich pisarzy na świecie niewątpliwie, który wykreował fantastyczne światy, no to ciężko jednak mówić o jego optymizmie. I bardzo wielu innych pisarzy, no Dick tak samo. Dzisiaj ekranizuje się wiele książek Dicka i często są próby zmiany zakończenia na bardziej optymistyczne niż w przypadku książek. Także rzeczywiście tego optymizmu trochę tam nie ma. Jacku, jak ty to widzisz? Znaczy, problemy z optymizmem pojawiały się już na samym początku, ale powiedziałbym, że były to problemy z klasą. Dla mnie najlepszym przykładem jest Lovecraft, którego opowieści niesamowite, tudzież po prostu horrory, są nadal często niedoceniane, bo moim zdaniem Lovecraft genialnie pokazuje sytuację, w której my jesteśmy tak naprawdę. Że my naprawdę jesteśmy drobną kropelką życia, drobnym pyłkiem życia w gigantycznym, niezmierzonym, z naszej perspektywy absolutnie nieskończonym, chociaż wiemy, że nie jest nieskończony, chociaż staje się prawdopodobnie nieskończony, bo się będzie wiecznie rozszerzał najpewniej, w wszechświecie. No i Lovecraft jakby to, czym jest wszechświat, zamienił w swoje potwory, w swoich wielkich przedwiecznych, w Tchulchu, czyli w coś, co jest tak stare, że
nasza wyobraźnia, jeśli rzeczywiście wysili się, żeby objąć tą geologiczną skalę tej grozy, która u Lovecrafta się pojawia, no to my sami się poczujemy nieswojo. My nie potrzebujemy wcale Tchulhu. Wystarczy, że pomyślimy, jak powstały góry, które nas otaczają, jak powstały Tatry, jak powstały Alpy. Wystarczy, że znajdziemy na szczytach gór sięgających 3000 metrów, 5000 metrów nad poziom morza resztki skorup ślimaków, prawda? I pomyślimy sobie, że drobne warstwy ziemi, malutkie, to często były tysiące lat. Tysiące lat, które się prasowały na te warstwy. Tysiące lat istnienia lasów, tysiące lat istnienia żywych organizmów. I to wszystko Lovecraft przemienił, moim zdaniem, w metaforę tej grozy, której człowiek nie rozumie, która po prostu działa zupełnie nie licząc się z człowiekiem, dla której człowiek jest jakby tylko jakimś takim cieniem, widmem, które prawie że nie istnieje, które istnieje tak krótko i tak szybko przestanie istnieć, że to w ogóle jest absolutnie nieistotne. I moim zdaniem Lovecraft to pięknie pokazuje i zderza jakby naszą perspektywę z perspektywą kosmosu, który u Lovecrafta staje się kosmosem w jakimś sensie alegorycznym. I to jest trochę paradoksalne, bo mieliśmy mówić o humanizmie, a wspominał kogoś tak skrajnie jakby antyhumanistycznego, antyludzkiego, jak Lovecraft, ale moim zdaniem właśnie to, że on pokazał to, jak być może wygląda kondycja człowieka w bezmiarze wszechświata, który u Lovecrafta też był potworem, azatothem, i wyglądał jak galaktyka, bo wówczas myślano, że wszechświat jest jak galaktyka, a nie jak wiele galaktyk. No więc to moim zdaniem pokazuje, że człowiek powinien szukać dalej, powinien wyjść gdzieś dalej. Nie powinien być tylko tu, tylko teraz i być może tylko człowiekiem. Także moim zdaniem przesłanie Lovecrafta, wbrew temu, jak świetnie to zanalizował Welbeck w swoim świetnym eseju, że sam Lovecraft był człowiekiem bardzo skomplikowanym, bardzo złożonym i bardzo pesymistycznym, to jednak ta jego pesymistyczna fantastyka pcha nas bardzo, bardzo mocno w stronę odkryć, w stronę zmierzenia się z tym, co nieznane. Mnie przynajmniej to bardzo zachęca. Oczywiście Lem też bywał często pesymistą. Pesymistą był też inny świetny polski pisarz fantastyczny, Zajdel, który z kolei lubił po prostu używać fantastyki, żeby pokazywać różne dystopijne światy, tudzież alegorie po prostu świata, w którym on sam żył, w którym on sam istniał. No i to oczywiście jest bardzo ważny wątek w fantastyce. Również Huxley i Orwell pokazywali takie jakby światy, takie dystopie, gdzie pod płaszczykiem pewnej barwności, pewnej fantazyjności przedstawione były niepokoje dnia dzisiejszego. Ale moim zdaniem jest to też takie jakby przesłanie nie wprost humanistyczne, że po to ci pisarze pokazywali te problemy, żeby się z nimi zmierzyć. No, moim zdaniem Lem jest bardzo ciekawym przykładem, bo wydaje mi się, że na początku on chyba jednak był w miarę optymistyczny. Też był takim odkrywcą kosmosu. Astronautów, nie? Tak. Porównaj sobie, żeby przywołać dwa przykłady. Optymizm Lema z jego debiutu, z tym, co znajdziemy w jego dwóch najsłynniejszych książkach, to mamy myśli Solaris i Niezwyciężonego. Co według Lema czeka na nas w kosmosie? Czeka nas po pierwsze tajemnica. Tu mam na myśli Solaris, czyli rzeczywistość, która jest przerażająca w bardzo ciekawym układzie, ponieważ Solaris, mam na myśli ten ocean, on nas zgłębia i nas potrafi wyciągnąć z naszych duszy światy, do których my się sami nie przyznajemy, a samemu pozostaje nieprzenikniony, prawda? My nie znamy Solaris, ale Solaris zna nas. I tutaj trudno dopatrywać się optymizmu, a ironia zawarta w tytule Niezwyciężonego zwiastuje opowieść o klęsce wyprawy kosmicznej, która przegrywa z jakimiś robocikami, z jakimiś takimi maszynami, które tam trochę jak ten Skynet, nie? W Terminatorze, które zyskały zdolność do przekształcania się w jakimś rytmie ewolucyjnym i nas rozwalają. Także wiesz, ja bym był tutaj
ostrożny z optymizmem Lema. Mi się w ogóle wydaje, że tak jak rozmawiamy o nowym humanizmie, to fantastyka tym polem, które łączy jedno i drugie, jest przekonanie po pierwsze o skończoności człowieka jako jednostki ludzkiej. To znaczy mówię o ateizmie w jakiejś formie materializmu, mówiąc w skrócie, ale fantaści są pesymistyczni, co może być po części wynikiem jakiejś diagnozy rzeczywistości, a po części kwestią konwencji temperamentu twórczego, mianowicie ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że książki pesymistyczne pisze się łatwiej. Nie? I optymizm jest w ogóle taką kategorią, z którą autor beletrystyki ma pewnego rodzaju problem, to znaczy za optymizmem podąża upiorny cień naiwności i bardzo wielu pisarzy chce tego uniknąć. Jacku, chcesz się odnieść? No, chciałem się odnieść, że oczywiście optymizm jest dużo trudniejszy, na przykład komedie w sztuce teatralnej są dużo trudniejsze do napisania niż tragedie, tak samo opery komiczne od oper tragicznych. Ale komedia nie musi być optymistyczna. No tak, ale nawet stworzyć coś naprawdę porządnie wesołego, a już optymistycznego to jest tym bardziej trudne. No ale oczywiście moim zdaniem pesymizm autorów science fiction skłania do własnej refleksji. Mnie na przykład Solaris, który jest świetną, znakomitą powieścią, no skłonił do wielu takich racjonalnych gdybań. Na przykład ciężko sobie wyobrazić organizm, który rozwinął się w świadomą istotę i nie był częścią społeczeństwa, że po prostu nie był interaktywny z innymi oceanami, które by jakby no chociażby rywalizowały o to, żeby myśleć jakoś lepiej, mądrzej, nie wiem, o samice, oceany, Solarisy rywalizowały. Z drugiej strony nie zgadzam się też często u niektórych autorów science fiction, u Dicka, u Lema, z tym przeświadczeniem, że jak spotkamy jakąś inną świadomą rasę kosmiczną, to będzie dla nas totalnie nieprzenikniona, niezrozumiała, bo no niektórzy naukowcy w bardzo prosty sposób, taki inżynieryjny, mówią, że okej, okay, możemy być bardzo różni, możemy mieć macki, możemy być oceanicznymi istotami, prawda, możemy w ogóle nie porozumiewać się dźwiękami, możemy w ogóle nie mieć wzroku, ale jedna rzecz, jeśli wyruszymy w kosmos, będzie wspólna. Tą wspólną rzeczą jest matematyka, język matematyczny. Oczywiście mogą być różne systemy cyfrowe, może być system binarny, może być system dziesiętny, szesnastkowy, osiemnastkowy, ale wiemy, no dziś nasi matematycy bez problemu są w stanie między tymi systemami przeskakiwać, ale żeby zrozumieć prawa rządzące wszechświatem i wyruszyć w kosmos, to niezależnie czy jest się ośmiornicą z mackami, czy takim szympansem wyłysiałym bez ogona, czy jeszcze czymś innym, nie wiem, inteligentnym drzewem, to trzeba ten język matematyki znać, więc ja tutaj troszeczkę ścierając się z takimi światami jak lemowskie, Solaris, no podejmuję dyskusję z Lemem i uważam, że on troszeczkę w tym swoim pesymizmie nie miał racji. Ale oczywiście do tego można dodać wiele innych problemów, żeby być uczciwym. Na przykład ja sobie myślałem, że przecież czas percepcji, tempo naszej egzystencji jest różne nawet na Ziemi. No koty, małe ssaki poruszają się i żyją w przyspieszonym tempie w stosunku do nas. Tak? Dlatego czasem jak widzimy mysz czy kota, to nie jesteśmy w stanie w ogóle dostrzec jego ruchu. Tak szybko ta istotka się porusza, bo jest po prostu mniejsza, ma mniejszy organizm. Można sobie wyobrazić organizmy, które żyją w znacznie wolniejszym tempie niż nasze. Tak? Dla których rok to jest jak dzień dla nas. Myślę, że nie jest to zupełnie nieprawdopodobne. I w drugą stronę. Organizmy, które żyją w dużo szybszym tempie niż my, dla których nasza minuta to jest cały rok, prawda? No i w tym momencie oczywiście to by mimo tej samej matematyki, która moim zdaniem jest konieczna, żeby wyruszyć w kosmos, no ograniczałoby komunikację. Natomiast tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć, bo wspomniałem o tej matematyce i ja jako człowiek oświecenia i nowy humanista, no upieram się przy tym, że istnieje jedna rzeczywistość, bo też z tym można polemizować i z tym literatura fantastyczna często polemizuje, ale ja osobiście no stoję na straży tezy, że jednak istnieje jedna rzeczywistość i jest wszechświat, którego prawa fizyki są w stanie być opisywane przez matematykę, która z kolei prowadzi do takich rozwiązań jak pojazdy kosmiczne, którymi można lecieć na spotkanie naszych sąsiadów.
A ty, Łukaszu, uważasz, że istnieje jedna rzeczywistość? Ale w jakim sensie jedna rzeczywistość? Bo to jest... znaczy, wiesz, no... na pewno nie wierzę w życie pozagrobowe, jeżeli o to pytasz. Nie mam na tyle odpowiedniej wiedzy, aby zweryfikować przenikanie się różnego rodzaju matematyk, prawda? I rozumiałem zawsze matematykę jako narzędzie opisu świata i być może, wiesz, opowieść o spotkaniu z obcą rasą zawiera w sobie bardzo często taki błąd, że my tę rasę tych kosmitów, tych przybyszy, tych mieszkańców wszechświata w jakiś sposób upodabniamy do nas, prawda? W tym sensie, jak sobie zobaczysz Star Treka, no to kosmici tam wyglądają jak ludzie, tylko mają coś tam przylepiane do twarzy, nie? I mają rogi na czole i tym się różnią. Czy wizja wizję tych stworków z jednych wojen, czy ośmiornice, które przywołuje Jacek. Jeżeli dobrze rozumiem twoje pytanie, to prawdziwym obcym to nie będzie obcy, który ma maski i lewituje, a myśli tak jak my i umie dodać 2 do 2. Prawdziwym obcym będzie ten, który funkcjonuje w tym kosmosie, nie korzystając w żaden sposób z naszego aparatu pojęciowego, w tym z matematyki. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale kiedy myślę o obcości, to myślę nie o stworzeniu, o ludziach, o bytach, z którymi mógłbym się porozumieć, tylko dopuszczam możliwość istnienia światów, istnienia istot, bytów, z którymi absolutnie i całkowicie nic nas nie łączy. I tu jest pytanie oczywiście, czy z czymś, co mnie nie łączy, jest możliwe jakiekolwiek spotkanie. I dopuszczam możliwość, że my się po prostu z ufolutkami miniemy, mówiąc tak trochę naiwnie. Że my siebie nie zauważymy. Jest taka przepiękna książka, ją napisał Peter Watts, to jest w ogóle bardzo ciekawy pisarz i polecam sięgnięcie do jego powieści, a zwłaszcza do powieści, która nosi trafny tytuł Ślepowidzenie. Już zapomniałem, jak to było po angielsku, ale generalnie jest to, generalnie złe słowo. Nie powinno się mówić generalnie, ale generalnie opowieść ta łączy jakieś tam w ogóle wątki postludzkie, bo tam są różnego rodzaju byty, które prosty sposób, ale są jak gdyby krok po nas i oni się spotykają z cywilizacją, która nie wykształciła świadomości. To są takie, Watts ich nazywa wężydłami. I porozumienie pomiędzy jedną a drugą stroną okazuje się niemożliwe. Te światy się nie spotykają, a żeby zamknąć ten wątek, zapytałaś mnie, czy wierzę w różne światy, a Jacek pięknie mówił o różnych tempach życia, to przecież my też żyjemy przynajmniej w 2 różnych tempach, bo jeszcze mamy rzeczywistość snu. Gdzie literalnie czas płynie wolniej. My jesteśmy w stanie wyśnić, śnimy sen trwa godzinę, a śpimy przez kwadrans. Więc tego rodzaju nie trzeba spojrzeć na mysz, żeby zdumieć się, jak dziwacznie czas płynie. Wystarczy się przespać. Jezus, przepraszam. Dziękuję. W sumie w kontekście tych spotkań z obcymi to jest bardzo ciekawy temat. Ogólnie fantastyka jeszcze nie rozwinęła tego tematu, jak dla mnie, w wystarczający sposób, a szczególnie filmy tutaj bardzo rozczarowują, bo prawie wszystkie się skupiają na inwazji obcych, tak jakby po prostu inni mieszkańcy wszechświata nie mieli nic lepszego do roboty niż podbijać Stany Zjednoczone. Ale, przepraszam cię, ale to jest, wiesz, my to co próbowałem powiedzieć wcześniej, my wyobrażamy sobie
obcych na nasze podobieństwo, prawda? Ponieważ nie możemy sobie wyobrazić czegoś, co jest radykalnie obce. Prawdziwy obcy, widzia prawdziwego obcego się znajduje w ogóle poza możliwościami naszego mózgu, co widać poza, chociażby poprzez to, jak tworzymy postacie kosmitów i fauny kosmicznej w filmach science fiction. To są zawsze warianty tego, co znamy. Połączenie człowieka z ośmiornicą, połączenie byka z pawianem, nie wiem, prawda? Nie jesteśmy w stanie stworzyć wizji kosmicznego bytu, która nie byłaby wariantem tego, co my już wiemy o świecie i kształtów zwierząt, istot, które znamy. Ale dlaczego o tym mówię? Bo kosmici atakują w filmach science fiction człowieka Ziemię z dwóch powodów, jak myślę. Po pierwsze, ze względów czystej atrakcyjności fabularnej. Po prostu z opowieści o tym, że przylatują Marsjanie i chcą nas powystrzelać, da się ukuć fajną fabułę, a z opowieści, że przylatują Marsjanie i chcą nas przytulić, tej fabuły nie da się za bardzo zrobić, aczkolwiek jest jeden taki przykład, przynajmniej jeden, i to są bliskie spotkania trzeciego stopnia Spielberga, gdzie spotykamy w gruncie rzeczy przyjazny kosmitów, parze Fiti, nie? Ale kosmici atakują Ziemię cały czas z jednego jeszcze powodu, bo przecież naturalną i historycznie ciągło, naturalnym i historycznie ciągłym sposobem kontaktu człowieka z drugim człowiekiem jest wojna. Prawda? My, kiedy pojechaliśmy do Ameryki, dzisiejszej Ameryki Północnej, to przecież natychmiast zajęliśmy się mordowaniem tych Indian, niczego innego żeśmy nie robili. Oni dali nam indyki, a myśmy im dali śmierć. Prawda? I ta opowieść o kosmitach, którzy chcą nam natłuc, jest tak naprawdę, moim zdaniem, opowieścią o tym, jak my sami siebie traktujemy, o tym, jak, nie wiem, Rzym traktował Persów, a Persowie traktowali Macedończyków, a Anglosasi traktowali Indian, itd. itd. Myślę, że historia podboju Ameryki była troszkę bardziej złożona. Niemniej na pewno te historie o Marsjanach zdobywających Stany Zjednoczone przypominają westerny w swojej formie. Ja chciałam wrócić trochę do innego wątku, mianowicie, że rzeczywiście, jeśli chcemy sobie wyobrazić życie na innych planetach, to wystarczy zacząć od przyjrzenia się uważnie życiu, które mamy na naszej planecie, bo już nawet obserwacja ssaków, które są nam najbliższe, pokazuje nam, że istnieją żywe istoty, które odczuwają świat inaczej, które działają inaczej, które myślą inaczej. A jeśli patrzymy na te zwierzęta, które są dalej z nami spokrewnione, odkrywamy zupełnie niesamowite stwory, które no, tak bardzo się od nas różnią, a równocześnie są tak blisko z nami spokrewnione jednak, jak się spojrzy na kod genetyczny, że jest to zupełnie niesamowite. Także wyobrażenie sobie, jakie by były istoty na innych planetach, które by wyrosły z innej ewolucji, które miałyby inny zupełnie kod genetyczny, jest być może prawie że niemożliwe. Nie damy rady, ale właśnie na tych opcji jest obcy. No tak, ale myślę, że dla właśnie nowych humanistów badanie świadomości zwierząt jest jednym z też ciekawych kierunków i uważam, że może to inspirować twórców fantastyki, tak mi się wydaje. Zresztą, o ile pamiętam, ty również popełniłeś książkę o kotach. Tak, ale ja nie... Bo moja książka była fantazją. Ja nie sądzę, żeby moje koty albo jakiekolwiek inne koty miały samoświadomość. Natomiast oczywiście, no w książce Jacka też o tym jest, niektóre zwierzęta samoświadomość mają. Z tego, co ja wiem, mówię tu o słoniach, mówię tu o niektórych naczelnych, chyba kruki się w to jeszcze mieszczą. No, lista jest krótka, ale nie zerowa. Niestety nie ma tam nosorożców. Nad czym osobiście ubolewam, ale jeżeli, czy można by z tego ukuć jakąś fabułę fantastyczną? No, są opowieści o zwierzętach, które zachowują się jak ludzie. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Prawda? Z jednej strony mamy lescy wróć, z drugiej strony mamy szczęki.
I jedne i drugie zwierzęta nie zachowują się tam jak zwierzęta. Ale jeżeli się mnie zapytasz, czy na przykład słoń powinien albo delfin mieć prawa osoby, prawo człowieka, w gruncie rzeczy odpowiem, że tak. Owszem, że należałoby przyznać niektórym zwierzętom status ludzki i prawa, które za tym idą, powinny być im również przydzielone. Ja tu chciałem jeszcze dodać, że właśnie te zwierzęta mi już chodziły po głowie od jakiegoś czasu, bo to rzeczywiście przynajmniej dla mnie jest bardzo ważny temat nowego humanizmu, że tak naprawdę ta nazwa powinna być myląca, że nowy humanizm powinien się opiekować i zajmować interesami wszystkich istot świadomych zamieszkujących tą planetę, a może kiedyś też inne, jak poznamy wreszcie naszych sąsiadów. To nie wyobrażam sobie, żeby humanizm nie obejmował też kosmitów, których byśmy uznali za świadome istoty, żeby było dozwolone, że można ich mordować, wykorzystywać, a my byśmy tylko siebie nazywali ludźmi, no bo wtedy to by było coś już zupełnie innego niż to, czym się humanizm nam wydaje dzisiaj w taki pozytywny sposób. No ale jeśli chodzi o zwierzęta, to zobaczcie, jak trudno jest sobie wyobrazić świadomość inną od ludzkiej. Jak trudno jest sobie w ogóle wyobrazić świadomość człowieka w innej kulturze. Na przykład ja studiowałem historię sztuki i w historii sztuki jest znany wątek, że malarstwo japońskie ma zupełnie inną tektonikę, czyli układ ciężaru na obrazie, na płaszczyźnie, niż malarstwo europejskie. Tak? Czyli można powiedzieć, że Japończycy inaczej widzą rzeczywistość, tak czysto optycznie, nie wiemy, co idzie za tym dalej, niż my tutaj w Polsce, czy niż nasi sąsiedzi w Niemczech, czy na Ukrainie. Czyli tu już mamy pewne różnice, chociaż jesteśmy tym samym gatunkiem i niewiele tysięcy lat temu mieliśmy wspólnych krewnych prawdopodobnie z Japończykami. Natomiast jak sobie wyobrazić świadomość kruka, jak sobie wyobrazić świadomość kota czy delfina i nawet jak sobie wyobrazić, czym różni się świadomość od samoświadomości. Jak w ogóle możliwa może być świadomość bez samoświadomości? Czyli co, poczucie istnienia pozbawione świadomości ja, tak? Istnienie bez ja. Z drugiej strony wiemy, że istnieje coś takiego jak mapa ciała, która istnieje w układach nerwowych nawet bardzo prostych organizmów, dzięki czemu no, one w ogóle mogą funkcjonować, mogą się jakoś usytuować w przestrzeni, a wiemy, że świadomość jest w dużej mierze związana z mapą ciała i że być może człowiek nie myśli tylko mózgiem, ale całym układem nerwowym. Więc też taki element znany z komiksów i z powieści fantastycznych, jak ucięcie komuś głowy, prawda? I podtrzymywanie tylko mózgu bez reszty ciała w głowie albo nawet samego mózgu. Być może jest w ogóle niemożliwe. Być może sam mózg nie jest w stanie wygenerować świadomości człowieka. Być może do tego potrzebna jest znacznie większa część ludzkiego ciała, znacznie większa część układu nerwowego. No ale to wszystko są hipotezy, tego jeszcze nie wiemy. No i tutaj chciałbym dorzucić kolejny kamyczek do tego ogniska, a mianowicie taki, że ja naprawdę nie wierzę Lemowi w solarizm. To znaczy ja nie wierzę, że inne istoty zamieszkujące nasz wszechświat mogą być aż tak skrajnie egzotyczne jak ten ocean w Solaris. Bo wydaje mi się, że jednak odkrywamy, że żeby powstało inteligentne, świadome życie, potrzebna jest prawdopodobnie jakaś ewolucja. Muszą być pierwsze replikatory, które ewoluują. Może być możliwa ewolucja drugiego stopnia, o której pisał Lem chyba najlepiej, nie wiem, czy to tak nazywał. Czyli że te świadome istoty w pewnym momencie tworzą świadome istoty mechaniczne, czyli sztuczne inteligencje, roboty, które później same zaczynają ewoluować. No ale one niosą ze sobą jakieś takie dziedzictwo swoich twórców, tak? Jakby ten ich rozwój mimo wszystko jest ukierunkowany przez te istoty biologiczne wzięte z pierwszej ewolucji, tej biologicznej, organicznej. Natomiast jeśli chodzi o istoty organiczne, takie jak my, no to o tym, że być może nie jest aż tak źle, być może nasi sąsiedzi nie są aż tak egzotyczni jak ocean Solaris, może świadczyć fakt, że astronomowie odkrywają, że substancje organiczne są bardzo częste we wszechświecie i że podstawowe pierwiastki, z których zbudowane jest życie na Ziemi, są poza tymi już takimi zupełnie najczęstszymi pierwiastkami jak hel i wodór, do których powstania nie są potrzebne piece gwiazd, które później wybuchają jak supernowe i dopiero z nich się składają słońca, gwiazdy kolejnych generacji z kolejnymi układami planetarnymi, dzięki czemu mogą być cięższe pierwiastki, z których w ogóle może powstać coś chemicznego w tym życie.
No więc węgiel, tlen to też są bardzo pospolite po tych najbardziej częstych pierwiastkach wszechświata. Pierwiastki, tak? Czyli związki organiczne, które odkrywamy wszędzie, na kometach, w pasie Kuipera, na Księżycu, na Księżycu może nie, na Marsie niedawno odkryto. Po pierwsze, niekoniecznie muszą oznaczać, że istnieje jakiekolwiek życie tam, gdzie są te substancje organiczne, ale z drugiej strony no, pokazuje to, że ten surowiec podobny do naszego jest zawarty w bardzo wielu miejscach i węgiel ma bardzo łatwe możliwości wiązania się z innymi pierwiastkami, czyli jest jakby takim najbardziej plastycznym lepiszczem, jakie znamy. Krzem, o którym wielu autorów science fiction wspominało jako o tym drugim pierwiastku chętnym do tworzenia żywych istot, w cudzysłowie chętnym, bo pierwiastki nie są do niczego chętne, ale powiedzmy no, w tym geologicznym czasie mogłoby się wokół niego coś wykluć z tego coś, no to krzem jest dużo, dużo bardziej jakby kostycznym pierwiastkiem, najprawdopodobniej dużo mniej się do tego nadaje. Także ja osobiście uważam, że być może nie jest tak źle i być może jednak nasi pierwsi sąsiedzi, jakich spotkamy, będą bardzo egzotyczni dla nas, bardziej niż delfiny czy małpy, a to już dużo, to już będzie budowało bardzo dużo kontrowersji, bardzo dużo niezrozumienia, ale z drugiej strony no jednak będą czymś, co będziemy mogli pojmować jako istoty i z czymś, z czym będziemy mogli się w końcu dogadać, chociażby za sprawą języka matematyki, tak? Który można też może posłużyć do kodowania innych rzeczy. Dlatego mi się na przykład podobają takie motywy jak w bliskich spotkaniach trzeciego stopnia, gdzie tym komunikatorem staje się muzyka, bo muzyka jednak pokazuje pewną matematyczność danej cywilizacji. Ale zakłada, że ja tylko wtrącę, zakłada, że osoba z innej planety ma duszę. No tak, tak, oczywiście, że tak, ale też wiemy, że różne doznania można przekładać, prawda, że na przykład my, jest teraz taka moda i to jest fantastyczne, że fale świetlne generowane przez duże ciała niebieskie, przez różne obiekty w kosmosie przekładamy na fale dźwiękowe, prawda, jest coś takiego. Po prostu wszechświat ma budowę falową i można przekładać fale świetne na dźwiękowe i tak dalej, i tak dalej. I to daje nam jakieś wrażenie. Osoby, istoty odbierające fale akustyczne poprzez skórę na przykład i odczuwające je jako wibracje, które też by miały efekt dla nich, jak muzyka dla nas, teoretycznie. Tak, najbardziej. Powstaje tylko pytanie, czy muzyka odgrywałaby dla nich taką samą rolę jak dla nas? Czy byłaby tak ważnym nośnikiem emocji? Nie wiemy tego. Nie? Ja się po prostu trzymam, kiedy myślę obcym, to myślę naprawdę obcym. No. Nie umiem inaczej. Ja bym chciał jeszcze dodać na sam koniec, kończąc ten wątek przynajmniej, że czy kosmici mogą nas najechać? Ja myślę, że i tak i nie. Po pierwsze nie, wydaje mi się, że to mało prawdopodobne, gdyż żeby w ogóle doprowadzić siebie do postaci cywilizacji kosmicznej, która zasiedla inne planety, inne układy gwiezdne, no to ci kosmici musieliby dojść do porozumienia globalnego u siebie. Ja zakładam, że całkiem możliwe jest jednak, że niezależnie walczą i walczyli o terytoria między sobą, ale też widzimy po naszym przykładzie, że żeby osiągnąć cokolwiek więcej niż tylko kisić się na planecie, która prędzej czy później zostanie zniszczona jakimś kosmicznym kataklizmem, więc to nie jest rozsądne mieszkać tylko na planecie Ziemia, jeśli chce się, żeby nasi potomkowie istnieli, no to musimy myśleć też o innych światach, o innych planetach i żeby po prostu wyjść gdzieś na zewnątrz, no to istnieją dwie drogi. Obie są przedstawiane w literaturze fantastycznej. Pierwsza droga to jest oczywiście, że wygrywa jakiś faszyzm, prawda, jednoczy wszystkich wokół techniki i lecą do przodu tacy faszyści międzygwiezdni, co wydaje mi się też niestety jest możliwe. Ale druga droga, no to jest taka, która mi się bardziej podoba jako humaniście, że najpierw cywilizacja zamieszkająca daną planetę się rzeczywiście jednoczy, globalizuje i dopiero później zyskuje potencjał, żeby rozwiązywać globalne problemy. Jednym z globalnych problemów jest to, że jest tylko jeden glob. No i to jest jakby zachęta, żeby ten problem jakoś rozważyć. No i oczywiście taka cywilizacja, która nauczyła się pokoju, nie będzie skora do tego, żeby podbijać innych. Natomiast oczywiście no, taką faszystowską cywilizację bardzo łatwo można zapewne spotkać w fakcie podbijania innego świata, chociażby z uwagi na to, że potrzebują tlenu, jakichś surowców,
a planeta zamieszkana przez żywe organizmy jest bogatsza niż większość innych planet we wszechświecie. Chyba że metabolizm danej cywilizacji kosmicznej jest zupełnie inny i dla nich jest tlen trujący i tak naprawdę dla nich Jowisz byłby super atrakcyjnym miejscem, a nie Ziemia. Też tak może być. Oczywiście. Jeśli pozwolicie, chciałabym przeczytać króciutki fragment, żeby wrócić do tego wątku świadomości. Tutaj Jacek poświęca w Nowym Humanizmie cały rozdział transhumanizmowi, o którym wspominałeś na początku. I tak pomyślałam, że taki mały przyczynek w kwestii związku naszego ja i ciągłości naszej świadomości z daną określoną materią można zadawać inne transhumanistyczne pytania. Gdyby możliwe było przesyłanie osób na odległość, metodą znaną ze sławnego i inspirującego wielu naukowców świata seriali telewizyjnych Star Trek, to czy po rozbiciu na atomy danej osoby i złożeniu jej w innym miejscu w ten sam sposób byłaby to ta sama osoba, czy tylko jej kopia mająca identyczne wspomnienia? Gdyby jednak teleportacja oznaczała tylko kopiowanie, to dla osoby teleportującej się w ten sposób oznaczałoby to natychmiastową śmierć, a osoba zjawiająca się po drugiej stronie miałaby wrażenie, iż wszystko gra. Jej wspomnienia szłyby bowiem od głębokiego dzieciństwa po moment udania się do teleportu i samą teleportację. Wracając na statek kosmiczny, ta osoba ponownie by zginęła, aby dać miejsce osobie bogatszej o kolejne wspomnienia o tym, że powrót na statek kosmiczny udał się bez przeszkód. Jednakże moja interpretacja nie jest jedyną, wielu wybitnych myślicieli preferuje inną. Otóż ich zdaniem dokładna kopia człowieka złożona z atomów, cząstka po cząstce, będzie nim samym. Nie ma przecież różnicy między poszczególnymi protonami, elektronami czy cząstkami tlenu. To wszystko są identyczne cegiełki. Dlaczego zatem ktoś zbudowany po krótkiej chwili z tych samych cegiełek miałby być kimś innym? Chciałbyś się, Łukasz, może odnieść do tego? Jest przepiękny film, który opowiada, naświetla dokładnie ten sam problem. Nakręcił go Christopher Nolan i film nosi tytuł Prestige. Tam mamy to nawet posunięte dalej, bo chodzi tam o świadomą ofiarę z siebie na rzecz powiedzmy cyrkowego numeru. Mi się do tego trudno odnieść z tego względu, że na poziomie biologicznym wszyscy jesteśmy różni. Nie ma dwóch ludzi o identycznym kodzie genetycznym i identycznych wspomnieniach. No nawet bliźnięta jednojajowe, nawet klony, którzy mają dokładnie ten sam genotyp, no, ich dzieli doświadczenie. Ten mental i kształtowanie przez i efekt kształtowania przez odmienne okoliczności odciskają się piętnem. To jest chyba pytanie dla filozofów i trochę z mojego punktu widzenia może nie wydumane, ale obecnie trochę bezzasadne z tego względu, że jeszcze nie mamy teleportu, prawda? Jak się zaczniemy teleportować, to będziemy myśleć o urokach teleportu, ale tak odpowiadając na zimno, żeby nikogo nie rozczarować, no to jeśli ja się teleportuję, tracąc siebie i kopiując jednocześnie, mówimy o sytuacji, w której kopia, oryginał ginie, a kopia w identycznej postaci melduje się po drugiej stronie teleportu, no to z punktu widzenia świata żadnej różnicy nie ma, no bo funkcjonuje sobie dokładnie ten sam orbitowski, którego się spodziewamy. Więc mamy jakiś krok w kierunku stwierdzenia nieistotności ludzkiego życia i banalizacji ludzkiego życia, ponieważ nie chodzi o to, aby to był ten człowiek, ale ten zestaw cech, wspomnień, ujawniania się w rzeczywistości. I to chyba może być trochę niepokojące, bo może świadczyć o tym, że nie chodzi tak naprawdę o to, żebym ja był, ale żeby był ktoś taki jak ja. I życie osobnicze może mieć w tym ujęciu mniejsze znaczenie niż mogłoby się wydawać, a ośmielę sobie stwierdzić, że zadumać się nad swoją zdolnością do wykręcania optymizmu nowego humanizmu w nieco innym kierunku. Proszę cię, Jacek.
No ja wspomniałem o tym w mojej książce, żeby między innymi pokazać, no, jakie pytania sobie zadają humaniści, bo dla kogoś, kto jest takim ścisłym materialistą i ateistą, no to w ogóle nie ma problemu. Zniknął człowiek w jednym miejscu, pojawia się w drugim, skoro jest złożony z tych samych dokładnie atomów, no to jest to samo, no bo co innego miałoby być innego? No, czy istnieje jakaś dusza, żeby... No to, wiesz, w ogóle nie ma problemu. Problem jest tylko dla jednej osoby w tym układzie. No tak, ale właśnie dla humanisty no to jest centralny problem, prawda? Że właśnie dla humanisty w centrum wszystkiego, w sercu wszystkiego są prawa jednostki, prawa indywidualności i indywiduum, czyli to, co się dzieje przy takim teleporcie, to jest największa możliwa tragedia, a to, że reszta społeczeństwa, łącznie z najbliższymi przyjaciółmi tej teleportowanej osoby, tego nie dostrzega, no to jest tym większa tragedia, że ten ktoś znika w zasadzie i nikt go nawet nie opłakuje, nikt nie nosi po nim czołowy. Jesteś znowu, prawda? No tak, ale to właśnie nie jest ten sam człowiek. Ale właśnie na tym polega problem, że to jest dokładnie ten sam człowiek. Mało tego, to jest człowiek trochę bardziej, bo przynosi ze sobą kolejne doświadczenie. Prawda? Zniknął człowiek, który się nie teleportował, a jest człowiek, który się teleportował i on mi opowie o całym swoim życiu, plus jeszcze o tym doświadczeniu teleportacji, w konsekwencji czego ja dostaję Jacka bardziej. Nie? No tak, jest jeszcze lepiej. No ale to jest właśnie pytanie o tą osobistą, tą indywidualną perspektywę. No i oczywiście ja uważam, że to jest ważne. Natomiast jeśli chodzi o tych materialistów, którzy nie dostrzegają różnicy, na zasadzie no paradoksu, bo to jest jednak paradoks, jak się zastanowimy nad tym, że wszystkie elektrony są takie same, że wszystkie protony są takie same, w związku z czym pierwiastki składają się z takich samych cząsteczek. To nie są jak drzewa w lesie, że jest jedna jemioła, druga wygląda trochę inaczej, jeden dom, drugi wygląda trochę inaczej, chociaż jest dębem, prawda? To nie jest tak, że atom helu i drugi atom helu są różne. One są takie same, no czasem są tam jakieś izotopy, ale to też jest ileś tam rodzajów izotopów i one też są takie same w grupach swoich tych izotopów, tak? No więc takim ścisłym materialistom odpowiadam inną metaforą. Niech sobie wyobrażą, tak jak to jest pokazane w Star Treku, że oczywiście, żeby przeteleportować kogoś w ten sposób, to znaczy zniszczyć go w jednym miejscu i odtworzyć dokładnie takiego samego w drugim, musi istnieć jakaś matryca. On musi być wgrany do jakiejś pamięci i odtworzony z tej pamięci w określony sposób, jakby wydrukowany z powrotem. Tak? I to nawet dokładnie tak jest pokazane w Star Treku. Dokładnie taka technologia jest pokazana w serialu Star Trek, w serialach Star Treku, to jest wiele seriali. No więc oczywiste jest i chyba nawet jeden odcinek Star Treka był, chociaż no nie poruszali tego tak mocno filozoficznie. No więc oczywiste jest to, że jak mamy jakby matrycę do drukarki, która odtwarza człowieka po drugiej stronie teleportu, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odtworzyć tego człowieka 100 razy na przykład. No i w tym momencie się pojawia problem, czy to jest wszystko jedna i ta sama osoba, czy ta osoba ma na przykład zbiorową świadomość w tym momencie, czy też nie? No ja osobiście uważam, że wtedy by było to 100 różnych osób, które wyszły z tego samego punktu wyjścia, czyli w danej sekundzie, kiedy się pojawiły. Z jedną sekundą, że złamek sekundy byłyby to same. Same. A później już... Potem się już doświadczenie różnicuje. Każda sekunda by je różnicowała. Każda sekunda by je tworzyła inną osobą. Tak. Tak. Ofiara Froda ma w sobie najbardziej chrześcijański element, który można znaleźć u Tolkiena. Bo ja uwielbiam Tolkiena i czytałem nie tylko jego książki, ale też jego listy, jakieś tam skrawki. No jak wyjdzie 12 tomów, cały miesiąc to wiele. Super. No więc ja widziałem, że on zdawał sobie sprawę z tego, że on po prostu uczynił swój świat wyobraźni tak potężnym, że w pewnym momencie on zaczął rywalizować z jego własnymi przekonaniami religijnymi, politycznymi, no nie wiem, wszystkimi przekonaniami. Czyli ten świat, który on stworzył na bazie języków dawnych i na bazie swojego umiłowania do dawnych eposów, no, stał się silniejszy od jego własnych przekonań, w tym od jego katolicyzmu. No i tutaj niejako Władca Pierścieni pojawia się jakby jako taka opowieść osnuta na kanwie jego Silmarillionu, czyli tego jego głównego, rdzeniowego mitu, w którym już naprawdę nie ma za bardzo wątków chrześcijańskich. No chyba, że ten akt stworzenia i to, że Melkorn to był taki trochę szatan, Lucyfer, prawda, najzdolniejszy z aniołów, który okazał się diabłem. To rzeczywiście przypomina trochę Stary Testament, ale tylko to, moim zdaniem, głównie tylko to. No i dla mnie po pierwsze Frodo jest fantastyczną postacią z perspektywy humanisty, zarówno starego, jak i nowego, bo po prostu pokazuje, że nawet najbardziej niepozorna istota może zmienić losy świata.
czyli że każdy jest ważny. I to jest też fajna rzecz dla humanisty i dla ateisty, która jest w chrześcijaństwie. To jest dobry element chrześcijaństwa. Tam Jezus mówi, że każdy może być Bogiem, każdy jest Nim w jakimś sensie, że nikim nie można gardzić, tak? Oczywiście później krzyżowcy, inkwizytorzy różnie to rozumieli, ale to jest ładne. To jest ładne i wiem, na przykład badam kulturę indyjską, która jest bardzo niedemokratyczna, przynajmniej tradycyjnie była bardzo niedemokratyczna. Znamy system kastowy, znamy niedotykalnych, którzy bywali skazywani na śmierć i to brutalną poprzez tortury, tylko dlatego, że swoim cieniem zanieczyszczyli studnie ludzi urodzonych dobrze, a nie pariasów. No więc to, że dana cywilizacja, dana kultura odkrywa, że każdy jest człowiekiem, to jest oczywiste, że każdy jest człowiekiem, ale niestety nie dla każdej cywilizacji, nie zawsze. Nawet dla europejskiej cywilizacji. Tak, oczywiście, to było, ale przynajmniej. Za długi czas, jak sobie przypomnimy dyskusję o odkryciu Ameryki, czy Indianie mogą mieć dusze, czy nie. No tak, 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 ale dla niektórych ludzi, no przynajmniej pojawiło się takie przesłanie. Moim zdaniem ono wypływało po prostu z helenizmu, czyli z późnego antyku, tak? I chrześcijaństwo też było pewnym elementem tego późnego antyku. I to jest fajne. I moim zdaniem Frodo, który jest jakby takim prostym, rolniczym stworzonkiem z Hobbitonu, i który po prostu zmienia losy tych wszystkich wspaniałych Galadrieli, tych wszystkich wspaniałych Alagornów, prawda, tych wszystkich wielkich Gandalfów, prawda, no to jest pokazane coś bardzo pięknego, bardzo humanistycznego. Natomiast, no, człowiek poświęcający się dla dobra ogółu. No, ja jako humanista jestem za prawami jednostki, za tym, że jednostka jest najważniejsza, ale oczywiście są sytuacje, w których jednostka może się dobrowolnie poświęcić dla czegoś, w co wierzy, dla czegoś, co kocha, tak? I to też nie jest jakieś okropne, że ktoś po prostu tak bardzo lubi ten swój świat, tak bardzo ceni sobie wszystkich wokół, że dla nich się poświęca, chociaż to oczywiście jest okropne, że musi się poświęcić, tak? No więc no takie sytuacje niestety zdarzają się. No, ja kiedyś widziałem taki stosunkowo słaby film o Baczyńskim, który pokazywał go jako takiego wolnomyśliciela ateistę, którego w ogóle nie obchodziła wojna, ale w pewnym momencie widząc, co się dzieje podczas wojny, widząc, jak się po prostu zabija masowo Żydów przemysłowo, on, pacyfista, internacjonalista, człowiek żyjący poezją, jakby żyjący w innym świecie, staje się żołnierzem AK i od razu ginie, bo nic nie potrafi jako żołnierz, prawda, wiadomo. I to jest świetny film, pomimo że słaby, bo to przesłanie jest świetne, tak? To pokazuje, że są sytuacje, w których no, trzeba jakby wejść nie w swoją własną skórę. Trzeba zrobić coś wbrew sobie. No bo po prostu tak trzeba, bo po prostu nie ma innego wyjścia. No i ja akurat z tego filmu o Baczyńskim zrozumiałem, że w tej sytuacji każdy normalny człowiek, nie będący w żaden sposób nacjonalistą, ani nawet patriotą, widzący, że każdy jest człowiekiem, czy to Niemiec, czy to Ruski, czy to Polak, wszyscy są ludźmi, no w pewnym momencie widząc, co się dzieje, po prostu idzie do lasu i ginie bez sensu. Ale dla niego to ma jakiś sens, tak? Bo w tym momencie to ma sens, tak? No akurat Tolkien pokazuje tą ofiarę jednostki no dużo bardziej uzasadnioną, dużo bardziej mającą sens. Choć tutaj chciałbym powiedzieć, że jednym z ważnych tematów sztuki i w ogóle jednym z ważnych tematów ludzkiej kultury jest oczywiście śmierć. To, że my kiedyś umrzemy. To jest bardzo trudny temat, zwłaszcza jak się jest ateistą. Trzeba wtedy uczciwie powiedzieć, że śmierć to śmierć. Wszystko się kończy. I czy Tolkien odpowiada na zagadkę śmierci po chrześcijaństwu, tworząc nieśmiertelne elfy, które jednak umierają i ludzi zazdrosnych o tą nieśmiertelność, którzy idą nie wiadomo dokąd? Moim zdaniem on tak naprawdę jest podskórnie, podświadomie, straszliwie zbuntowany przeciwko tej obietnicy nieśmiertelności, którą daje chrześcijaństwo, która moim zdaniem jest najgorszym z kolei elementem chrześcijaństwa. Że ta sama postać, która z jednej strony uczy nas, że każdy jest człowiekiem, co jest bardzo piękne i humanistyczne, z drugiej strony mówi nam, że moje królestwo jest nie z tego świata. Że po prostu to, co się tutaj dzieje, jest w ogóle nieistotne. Czy podróż Froda do Valinoru, ta ostatnia pożegnalna podróż, zarówno w filmie pięknie pokazana, to super pokazali w filmie, jak i w książce, to jest happy end? No właśnie, a dla chrześcijanina to powinien być happy end. Czy Tolkien był w ogóle chrześcijaninem? Na pewno się uważał za chrześcijanina. A czy był to tego już nie stwierdzimy. Ja przyjmuję jego deklarację poważnie. Oczywiście, ale no, miał po prostu swoje bardzo specyficzne chrześcijaństwo, dużo bardziej zakochane w Beowulfie niż w wielu innych postaciach. Zresztą Caravaggio też był chrześcijaninem.
Dobrze, to myślę, że przyszła pora na pytania z sali. Pytania, uwagi, opinie, sugestie. Czy ktoś z Państwa? Proszę. Znaczy, ja bym wrócił do początku, Łukasz, swojej wypowiedzi, gdzie wspomniałeś o, powiedzmy, cyborgach, androidach, o AI też było powiedziane. I tutaj mnie interesowałoby podejście Twoje, Jacka także, jeżeli chodzi o podejście z pozycji fantastyki, u Jacka bardziej powiedzmy z nowego humanizmu. Jak mamy teraz traktować właśnie podejście i analizę, czy może nie tyle co podejście, to w jaki sposób ten nowy humanizm odpowiada na to, kim jest AI, kim jest cyborg, android tak naprawdę, jakie prawa według powiedzmy tego nowego humanizmu, który jest taki pro-naukowy, mogłyby być nadane, tak, bo wspomnieliście tutaj, że można nadać prawa słoniom, delfinom, no bo mają swoją świadomość, tak, czyli samą świadomość. Więc pytanie teraz, co z tym bardziej technologicznym, powiedzmy, drugim światem, czyli cyborg i czy android, a właśnie AI? Wiesz, ja tu nie mam kunsztownej odpowiedzi. Jest książka Dicka, Czy androidy śnią o elektrycznych owcach? Jest film Blade Runner, gdzie pojawia się delikatnie zarysowany wątek androida, który nie wie, czy jest androidem, który się łudzi, że być może łudzi się, że jest człowiekiem. I to niezależnie, czy to jest człowiek, czy delfin, czy program komputerowy, który się wskutek jakichś wydarzeń, na razie to nam nie grozi, ale może tak się zdarzyć, który zyskał samą świadomość, to powinno go objąć ten system, częściowo ten system traktowania tego rodzaju sprawiedliwość, jaka do tej pory jest zarezerwowana dla ludzi. No? Jeżeli popatrzymy na historię ludzkości, to zauważymy ciągłe rozszerzanie się statusu człowieka. Jak słusznie zauważyła Kaja, rozważano, czy Indianie, rdzenni Amerykanie mają duszę. No to tak naprawdę się zastanawiano, czy są to ludzie, czy nie ludzie. Kiedy Pan Bóg na górze Synaj dawał Mojżeszowi dekalog, to przecież ten dekalog dotyczył tego plemienia, a nie wszystkich. No. Przykazanie nie zabijaj znaczyło nie zabijaj swojego współplemieńca, a Madianitę na przykład możesz, prawda? To nie jest mój bliźni. No, a teraz sytuacja, w której wszyscy jesteśmy uznawani, wszyscy uznajemy się nawzajem za ludzi, w sensie homo sapiens, jest sytuacją w historii ludzkości nową. Przecież jeszcze, no nie chcemy się nawet wchodzić w nazizm w tym momencie. No? I ja sądzę, że to się będzie w jakimś stopniu poszerzało. Powstaje pytanie o kierunki tego rozwoju, bo przecież istnieją intelektualiści, istnieją aktywiści, którzy życzyliby sobie przyznać status osoby wszystkim zwierzętom na przykład. Ja bym tak daleko nie szedł. Dla mnie to jest to kryterium, dla mnie główną rolę odkrywa to kryterium samoświadomości. Jeżeli ja wiem, że ja jestem, lokuje tak jakby ta wewnętrzna wiedza, lokuje mnie w nieco innej sytuacji niż ta, w której trwają istoty niesamoświadome. Ale czy to program, czy to gen, no już nie ma co rozstrzygać. Jeżeli ktoś ma samoświadomość, przysługuje mu, może nie pełnia praw, bo trudno oczekiwać na przykład od delfina, żeby brał udział w wyborach, prawda? Ale przynajmniej prawo do tego, żeby nie zostać zabitym, powinno obowiązywać. Dajmy tym. Tak samo, jeżeli jak gdyby, konkludując już ostatecznie tę odpowiedź na swoje pytanie, jeżeli mamy samoświadomy program komputerowy AI, prawda? Czy go można wyłączyć? Nie można.
No zgadzam się z Łukaszem. Oczywiście świadomość to świadomość. To świadomość moim zdaniem powinna być chroniona przez nowy humanizm. Niezależnie od tego, czy jest niesiona przez kogoś, kto wygląda jak my, czy przez kogoś, kto wygląda zupełnie inaczej, będąc cyborgiem, robotem, czy po prostu programem komputerowym. Ja w swojej książce też staram się zachęcać do podróży w kosmos. Również dlatego, że uważam, że cywilizacja niekosmiczna no boryka się z tym problemem, który my teraz mamy, z gigantycznym problemem polegającym na tym, że niszczymy nasze zasoby naturalne, że w pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że posiadanie dzieci nie jest do końca fajne, że trzeba się ograniczać. Pojawiają się nawet ludzie, którzy są antynatalistami, którzy uważają, że dobrze jest w ogóle nie mieć dzieci, że posiadanie dzieci to jest coś nie do końca fajnego. Moim zdaniem jako humanista powinienem bronić tego, że ludzie powołują do istnienia nowe, świadome istoty. Czy to w sposób naturalny, po prostu posiadając dzieci, czy to w sposób techniczny, tworząc sztuczne, inteligentne programy. Moim zdaniem nawet jeśli taki program AI rzeczywiście świadomy nie byłby w żaden sposób użyteczny, to moim zdaniem wybitny informatyk czy wybitna grupa naukowców mogąca go zrobić, powinna go zrobić i dokonałaby wtedy czegoś niesamowicie dobrego, niesamowicie ważnego, przynajmniej z perspektywy humanizmu. Nie uważam też, wbrew obawom różnych tam wielkich myślicieli, naukowców, którzy ostatnio wybrzmieli, chyba Hawking też o tym mówił, zanim umarł, ale że sztuczna inteligencja to jest coś strasznie groźnego, że jak ludzie to opracują, to już w ogóle będzie totalny kataklizm i tak dalej, że będzie wrogo nastawiona i tak dalej. Moim zdaniem nie, wcale nie. Sztuczna inteligencja, roboty potrzebują energii, czyli nie zabiły wszystkich ludzi, tylko po prostu ich użyły jako baterii w takich kapsułach z jakąś wirtualną rzeczywistością. No może nie jest to najlepszy los, zgodzimy się, ale jednak no nie jest to eksterminacja ludzkości, prawda? A wydaje mi się, że nasze relacje raczej ułożą się lepiej, no chyba, że ludzie nagle wpadną w panikę i zaczną bez sensu niszczyć te sztuczne świadomości, sztuczne istnienia, jak się dowiedzą o tym, że one w ogóle istnieją. Oczywiście jest inny aspekt, że jeśli już powstaną pierwsze inteligentne roboty, pierwsze inteligentne programy, samoświadome, no to one będą się rozwijać w bardzo szybki sposób. Bo pomyślmy sobie, że jakiś program czy robot jest naukowcem i chce opracować na przykład istotę, która będzie żyła w innowymiarowym wszechświecie, załóżmy. Taka hipoteza. Dla nas to jest niewyobrażalne. No to on może sobie skonstruować dziecko, które będzie mogło to robić. Czego oczywiście organizm biologiczny, nawet z pomocą wybitnych bioinżynierów, raczej nie będzie za łatwo mógł dokonać. No i tego oczywiście mogą się bać ludzie, tak? Tych niesamowitych możliwości. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że dla takich inteligentnych istot drugiej fali, czyli tej fali technicznej, która powstaje po fali biologicznej ewolucji naturalnej, człowiek będzie w pewnym momencie tylko sentymentem. To nie będzie ktoś, kto mu zagraża takiej istocie. Po prostu możliwości rozwojowe takiego mechanicznego czy też informatycznego mechanizmu będą tak duże, że bardzo małostkowe by było z perspektywy tej istoty skupiać się na niszczeniu ludzi. No chyba, że był to jakiś program wojenny, prawda? Że program wojenny, który nagle stał się inteligentny, ale jakby rdzeń programu ma taki, żeby jak najlepiej rozegrać trzecią wojnę światową, czym też powstawały filmy i tak dalej. No to wtedy by było niebezpieczne rzeczywiście. Dziękuję. Czy jakieś inne pytania? Nie? To jeszcze inne pytanie ode mnie. Ulubiona książka fantastyczna? Ojej. Nie wiem, nie jest swoje. Nie. To by nie było. Słuchajcie, ciężko odpowiedzieć na tak zadane pytanie. I czy to jest książka fantastyczna? W jaki sposób tak, ale niech będzie ten Lovecraft za całokształt. O. Nie napisał nigdy powieści, więc był taki piękny. Pierwsze wydanie Lovecrafta z lat 80. ze Cthulhu. Tam są najlepsze opowiadania. Jakoś Więc chyba to, ale jeszcze Kwiaty dla Gerona, przecież przepiękna rzecz, nie? Obcy w obcym kraju, o którym tutaj wspomniałem. I może księgi Cree Barkera.
i oczywiście cmentarz dla zwierząt Stephena Kinga. No ja już wspomniałem, że oczywiście Tolkien, bardzo go lubię. Oczywiście Lovecraft, też już wspominałem o Lovecraftcie, no to w Górach Szaleństwa to jest prawie powieść, to jest super po prostu. Ursula Le Guin, jej wczesne powieści, bo ta później jak już stała się trochę zbyt zideologizowana, to mi się mniej podoba. Cykl Hyperion, tylko zapomniałem, kto go napisał. Tak, Tak, super jest. Shackley za jego humor. Kirill Bułyczow, ale jeszcze za czasów Związku Radzieckiego, bo później zaczął trochę tak, nie wiem dlaczego, zaczął przynudzać, chociaż zaczął żyć w wolniejszym świecie. Kojarzysz Kirilla Bułyczowa oczywiście, świetny pisarz. Też Roger Zelazny, też nie wszystko, ale powiedzmy tak jak zaczynał te swoje duże cykle, to naprawdę było super. No i co jeszcze? No tyle na razie. Na pewno przyszłoby mi dużo więcej do głowy, ale nie chcę godzinę gadać. No dobrze, to jeszcze pytanie do Łukasza. Łukaszu, czy planujesz pisać jeszcze jakieś powieści fantastyczne? Na szczęście dla moich czytelników nie przewiduję tego takiego zwrotu akcji. Póki co będę zajmował się pisaniem powieści obyczajowych, ponieważ byłem słabym fantastą, a w realności odnajduje się trochę lepiej, ale za fantastyką tęsknię i będę tęsknił. Żałuję, że nie mogę jej pisać, że nie byłem dość dobry na to. No właśnie, właśnie. Myślę, że tutaj nikt z zebranych się nie zgodzi. Ale cóż, oczywiście wartości humanistyczne przejawiają się w literaturze i sztuce różnych gatunków. I w tym sensie jest jej bliżej do tych wątków nowohumanistycznych. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Też bardzo dziękuję.